smakkujaw.pl Domowy chleb z dynią i słonecznikiem. Upieczemy dzisiaj chleb domowy z dodatkiem pestek dyni i ziaren słonecznika. Pieczenie tego chleba jest dosyć prostą sprawą, ponieważ potrzebujemy w zasadzie tylko 20 minut na wyrobienie ciasta. A ponieważ jest to ciasto drożdżowe, no to wiadomo, że ono musi przez jakiś czas wyrosnąć, no ale wtedy mamy czas dla siebie. Potrzebujemy 0,5 kg mąki do wypieku chleba domowego. My tutaj już mamy mąkę z dodatkiem pestek dyni. Ponieważ lubimy, jak chleb zawiera sporo ziaren, to dodamy jeszcze garść ziaren słonecznika. Potrzebna będzie nam 200 ml wody. Dodamy także, żeby nasz chleb był bardziej elastyczny, dodamy oleju kujawskiego. Ponieważ naszą misją i naszym wyzwaniem jest, aby promować region kujawski, zawsze staramy się chociaż użyć przynajmniej jednego produktu, który powstał na Kujawach. Nie jesteśmy oczywiście zamknięci na świat i będziemy też gotować, piec potrawy, które pochodzą nie tylko spoza regionu kujawskiego, ale także jesteśmy otwarci na świat, ale zawsze będziemy promować produkty ziemi kujawskiej. Potrzebujemy także jeszcze 7-8 deko suszonych drożdży. Mogą być oczywiście świeże, ale wtedy podwajamy ich ilość, więc będzie to 15 deko. My użyjemy drożdży z zakładu Cykoria, które znajdują się na terenie Wierzchosławic. Jest to także region kujawski. A zatem przystępujemy do wykonania ciasta. Mamy tutaj odmierzone 500 g mąki, już z pestkami dyni. Przysypujemy do makutry. Następnie wrzucamy ziarna słonecznika i wsypujemy drożdże. Tu jest całe opakowanie, jest to 8 gram akurat na 0,5 kg mąki. To na razie przemieszamy i za moment wlejemy wodę i dodamy olej kujawski. Wlewamy wodę. Wlewamy olej. O, i to wszystko teraz taką pałką przemieszamy. I jak nam się połączą składniki, będziemy ciasto wyrabiać rękoma. Można użyć miksera, ale my robimy taką tradycyjną metodą. Nam to szybciutko i sprawnie pójdzie. Teraz już wyrabiamy ciasto. Tutaj zużyjemy trochę energii, ponieważ trzeba się troszeczkę napracować. Ciasto musi mieć taką zwartą konsystencję. Muszą nam się wszystkie składniki dobrze ze sobą połączyć. O, i jeszcze tak, no to tak potrwa około jeszcze z 15 minut. Jak już nasze ciasto jest zwarte, wtedy wyrabiamy już je na stolnicy czy na stole. Nam tu dzisiaj stół trochę skrzypi. Ale trudno, już nasze ciasto jest prawie gotowe. Jeszcze dosłownie kilka sekund i oto powinna być taka zwarta, elastyczna konsystencja ciasta. Nasze ciasto mamy już wyrobione. Całość czasu, który poświęciliśmy do tej pory, to tylko, zauważcie, 20 minut, a reszta to już tylko czas na wyrośnięcie ciasta i na samo pieczenie. Formujemy taką kulę. O. Wkładamy do miseczki, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na razie na 20 minut do wyrośnięcia. Minęło już 20 minut. W tym czasie posmarowaliśmy sobie blaszkę palmą, oczywiście z regionu kujawskiego, czyli z Kruszwicy.
Odkrywamy nasze ciasto. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. O, nasze ciasto już zmiększyło nieco swoją objętość, ale pamiętajmy, że jest to jeszcze wstępny etap wyrastania. Teraz formujemy z ciasta wałek. O, tak, żeby mniej więcej uformować na taki kształt, aby zmieściło nam się do naszej blaszki. I pozostawimy do wyrośnięcia na tak mniej więcej 60 minut, w zasadzie do momentu wtedy, kiedy ciasto podwójnie zwiększy swoją objętość. W ten sposób uformowane ciasto przekładamy do blaszki, przykrywamy ściereczką i w ciepłe miejsce na 60 minut. Sprawdzamy, jak wygląda nasz chleb. O, proszę bardzo, dwukrotnie zwiększył swoją objętość i za moment wstawimy go do nagrzanego piekarnika. 200 stopni, środkowa półka, dolna i górna grzałka przez 20 minut. Po 20 minutach zostawiamy tylko grzałkę dolną. Piekarnik już mamy nagrzany. Wkładamy nasz chlebek na środkową półeczkę i zapomniałam wcześniej powiedzieć, ale wstawiamy także naczynie z wodą. Po prostu chodzi o to, żeby była w piekarniku odpowiednia wilgotność. I wstawiamy na 50 minut. Przypominam, temperatura 200 stopni, środkowa półeczka, dolna i górna grzałka przez 20 minut. Roznosi się piękny zapach chleba. O, wyciągamy naszą foremkę. Chlebek nam się pięknie upiekł. Wykładamy tutaj na deseczkę, tak na około 10 minut, aż nam chlebek odparuje. Po 10 minutach przykryjemy go ściereczką i tak z godzinkę musi odpocząć. Potem wyjmiemy go z foremki. Chlebek już nam wystygł. Spróbujemy ukroić kromeczkę i spróbować. Jest po prostu idealny. Pięknie widać pestki dyni i ziarna słonecznika. Życzymy smacznego.